dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Zuzanny Gajewskiej Burza. Mamy tutaj opowieść taką troszeczkę sielankowo-prowincjonalną. Bohaterka Ewelina Zawadzka jest właścicielką zakładu pogrzebowego w Młynarach, samotną matką. Cała opowieść zaczyna się od ucieczki psa, jego pogonią i znalezienia zwłok. Później mamy opowieść o tym, co stało się przed burzą, w jaki sposób Ewelina zapoznała się z ofiarą, w jaki sposób nawiązała się ich relacja. Mamy tu pięknie wykreowane, różnorodne postaci. Zakompleksionego blogera regionalnego, badaczki i blogerki, przedsiębiorczyni, która idzie za potrzebą znalezienia pracy i otwiera nietypowy biznes. Mamy prowadzone śledztwo, akcje strażaków. Jesteśmy świadkami wydarzeń regionalnych. Zuzanna Gajewska bardzo pięknie oddaje prowincjonalizm. Wchodzimy w życie małego miasteczka, widzimy relacje między ludźmi, te ich tarcia, czasami interesy, ocenianie. Są też tradycje pojawiające się, jak czuwanie strażaków przy grobie Chrystusa przed Wielkanocą. Pojawiają się tradycje dożynek, tego, w jaki sposób mieszkańcy podchodzą do takich wydarzeń, dlaczego są one dla nich ważne. Jest to z jednej strony kryminał, można powiedzieć, a z drugiej strony pięknie nam pokazująca cały nasz prowincjonalizm, to jak nasza kultura w małych miasteczkach wygląda, jak tworzone są relacje. Ciekawa opowieść o bardzo ładnie zarysowanych charakterach ludzi, pokazująca, jak czasami mniejsze lub większe interesy mogą prowadzić do tragedii, jak czasami tworzenie niektórych relacji może być toksyczne. Polecam i do zobaczenia.